Czas pieszego i rowerowego pielgrzymowania na Jasną Górę dobiegł już praktycznie końca. Najwięcej pątników przybyło niewątpliwie do klasztoru w sierpniu tego roku, ale także w miesiącach poprzedzających święta maryjne pojawiali się tu choćby maturzyści, czy wreszcie już we wrześniu rolnicy. Teraz powoli pora na podsumowanie tego czasu, a tu statystyki są jednoznaczne. Ten rok pokazuje, że pielgrzymki mają się dobrze, nawet bym powiedział bardzo dobrze, bo zanotowaliśmy wzrost liczby pątników. W zeszłym roku to było około 80 tysięcy, ponad 80 tysięcy. W tym roku mówimy już o liczbie ponad 100 tysięcy, a więc około 20 tysięcy pątników więcej. W pieszych pielgrzymkach, rowerowych, biegowych, nie zapominajmy również o dwóch jakże ciekawych pielgrzymkach na rolkach i jednej konnej. To pokazuje również, że ta liczba, którą podajemy, ponad 100 tysięcy, to jest liczba tych pątników, którzy przyszli jako zarejestrowani pątnicy w zgłoszonych pielgrzymkach. Zawsze przybywają również ci, którzy chcą ich powitać, którzy pragną dzielić z nimi radość wejścia na Jasną Górę, a więc ta liczba zdecydowanie rośnie. Nowym trendem popandemicznym jest pielgrzymowanie etapowe, czasem nazywane sztafetowym, w innych pielgrzymkach pielgrzymuj ile możesz. Nie każdy może wziąć urlop tak długi, żeby przebyć całą pielgrzymkę, jeżeli pomyślimy o tej najdłuższej, która idzie pieszo od ponad 20 dni, to jest to rzeczywiście nie lada wyczyn, nie tylko fizyczny, ale również logistyczny, jak chodzi o urlop.